Dzień dobry, witam Państwa. W zeszłym tygodniu film dotyczący zmian prawa spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, więc będę kontynuował tą serię. Omówimy sobie dzisiaj to, co w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane w minionym tygodniu. W zeszłym tygodniu zacząłem od tego, że w kryzysie biurokracja ma się dobrze. W tym mogę tylko powtórzyć tą tezę, bo w piątek wieczorem zostało opublikowane rozporządzenie i pojawiło się nowe stanowisko, tym razem pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą. Ma on działać wewnątrz Ministerstwa Gospodarki Wodnej. Zastanawiam się, czemu nie mógłby być po prostu do tych zadań delegowany jakiś wiceminister, tylko znowu potrzebny jest nowy urząd, nowe stanowisko. Co prawda wewnątrz ministerstwa, ale jednak wiadomo, że taka zmiana pociąga za sobą dodatkowe koszty funkcjonowania administracji. W związku z COVID-em pojawia się też zmiana w funkcjonowaniu Komisji Heraldycznej. Zmiana kosmetyczna, może się ona spotykać w trybie zdalnym. Zmianie uległo też rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy zawodowych. Po zmianie dodatkowe uposażenia dostawać będą między innymi żołnierze, którzy są wyznaczeni na stanowiska wewnątrz Ministerstwa Obrony Narodowej. Wcześniej oni takich dodatków nie mieli. Oczywiście zmieniło się też rozporządzenie w zakresie prowadzenia zajęć na uczelniach. Będą one prowadzone do 28 lutego 2021 roku w trybie zdalnym, w pojedynczych wypadkach mogą być prowadzone stacjonarnie, to jest Wyższa Szkoła Pożarnictwa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, no i zajęcia na ostatnim roku studiów również mogą być prowadzone w formie stacjonarnej. Wszelkie zespoły, komisje i inne tego typu organy działające na uczelniach mogą obradować zdalnie bądź podejmować uchwały w trybie obiegowym. To oczywiście wszystko związane ze stanem epidemii. Opublikowane zostało rozporządzenie, już czytam pełny tytuł, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. Tutaj zatrzymam się przy nim trochę, co prawda ono dotyczy niewielu z mieszkańców Polski, natomiast co jest ważne, co jest ciekawe. Rozporządzenie zostało opublikowane na podstawie artykułu 9w Karty Nauczyciela. Na dzień dzisiejszy takiego przepisu nie ma. Wejdzie on w życie 1 stycznia. I teraz mamy taką sytuację. Co prawda to rozporządzenie też wchodzi w życie 1 stycznia, jednak zostało w chwili opublikowania i wydania wydane bez istnienia jakiejkolwiek podstawy prawnej. Moim zdaniem rozporządzenie, żeby to wszystko funkcjonowało zgodnie z prawem, powinno być wydane 2 stycznia, w momencie kiedy 1 wejdzie w życie przepis, czyli ten artykuł 9w, to dzień później, bądź nawet tego samego dnia, no ze względu, że to jest 1 stycznia, wiadomo, święto, to raczej by się to nie stało, natomiast to rozporządzenie powinno być wydane już w momencie, kiedy podstawa prawna będzie istnieć, a nie w chwili, gdy ta podstawa prawna dopiero ma zaistnieć w przyszłości. Bardzo duże zmiany w zakresie rozporządzenia dotyczącego wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych. No, chodzi o po prostu nasze domowe radia czy samochodowe radia. Natomiast te zmiany, które wchodzą w życie tym rozporządzeniem, są bardzo techniczne określenia długości fal, nazwy tych fal. Tak jak mamy jakieś fale UKF i inne. No, nie omówię tego dla Państwa. Tu to, żeby omówić, potrzebny byłby ktoś z wiedzą po prostu techniczną, a nie prawniczą. Sygnalizuję tylko taką zmianę. Myślę, że istotnym dla większości z nas jest to, co dzieje się w związku z epidemią, czyli zakazy lotów, zamykanie granic. Tutaj w tym tygodniu wprowadzono zakaz lądowania samolotów z lotnisk w 10 państwach, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jest tylko wyłączenie stanu Nowy Jork.
z Czarnogóry, Gruzji, Armenii i Argentyny. To są oczywiście tylko część, natomiast wymieniam te państwa, do których Polacy latają w celach turystycznych chociażby i mogą być zainteresowani tym, że w razie gdyby tam polecieli, może być problem z powrotem. Jeżeli chodzi o zarazy, to okazuje się, że COVID nie jest jedyną, która teraz panuje. Mamy też zarazę wirusa rozetowatości róży. I w związku z tym minister rolnictwa wprowadził zakaz przywożenia kwiatów róży z między innymi Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Indii. A czy ten zakaz nie jest pełny, natomiast jest obwarowany dodatkowymi warunkami, które trzeba spełnić, dodatkowymi dokumentami, które trzeba przywieźć. To bardziej chyba ciekawostka, bo niewiele osób się tym zajmuje. Ważna informacja dla przedsiębiorców. Przedłużono termin udzielania pomocy z tych wszystkich instrumentów finansowych, które teraz funkcjonują, do 30 czerwca 2021 roku. Prezydent swoim rozporządzeniem, to jest rzadkość, że rozporządzenia wydaje prezydent, wprowadził nowy podział właściwości sądów administracyjnych, ale w zakresie spraw dotyczących decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta informacja raczej dotyczy tylko kolegów prawników, którzy zajmują się obsługą prawną jednostek takich jak szpitale czy inne przychodnie współpracujące z właśnie funduszem, które mają jakieś tam finansowanie. Żeby pokazać Państwu, jak złożone bywa prawo i biurokracja, wspomnę o rozporządzeniu, które dotyczy określenia zakresu informacji w sprawozdaniach finansowych w prospekcie dla emitentów. To dotyczy spółek notowanych na giełdzie. Natomiast co jest w tym rozporządzeniu ciekawego? Liczy ono 213 stron. I to jest tylko opis tego, co ma znaleźć się w sprawozdaniu finansowym. Skoro sam opis tych informacji zajmuje tyle stron, to proszę sobie wyobrazić, jak musi wyglądać sprawozdanie finansowe takiej spółki, ile czasu musi zająć jego przygotowanie i potem ile czasu musi zająć jego analiza. No tak działa biurokracja. Kolejną rzeczą, funkcjonariusze CBA zyskali swój wzór odznaki honorowej. Wcześniej takowej odznaki nie mieli. Tak jak mówiłem tydzień temu o zmianie wzoru dokumentów w sprawie usunięcia sprawcy przemocy domowej z zajmowanego mieszkania, tak tutaj zmieniają się kolejne wzory dokumentów w tego typu sprawach. To jest oczywiście margines. Natomiast kolejną rzeczą, która będzie bardzo istotna dla Państwa, dla wszystkich, jest to, że pojawiło się rozporządzenie dotyczące poboru opłaty mocowej. To jest taka opłata, która ma sfinansować utrzymanie rezerw energii elektrycznej, której rzekomo elektrownie mogą nie zdążyć wyprodukować w godzinach tych szczytu poboru mocy przez gospodarstwa domowe. Jak mówią eksperci, każde gospodarstwo domowe będzie płacić około 10 zł więcej do rachunku za prąd. Natomiast samo to rozporządzenie o tyle dotyczy rozliczeń między tymi firmami przesyłowymi a wytwórcami energii, o tyle jedna rzecz jest bardzo ważna dla Państwa. Otóż godziny szczytu, które będą określane, to minimum 8 godzin na dobę, a maksymalnie 15. Jeżeli będzie określone więcej tych godzin szczytu, to oczywiście ta opłata mocowa będzie wyższa. W 2019 roku, za 2019, bo już mamy 20, natomiast teraz dopiero będzie to rozliczone, tylko 3 gminy w Polsce otrzymają rekompensatę ze względu na to, że nie otrzymały dość wpływów z podatków z tytułu, ponieważ zwolniły przedsiębiorców w strefach ekonomicznych z części podatków. Są to gminy miejskie Wałbrzych, Gliwice oraz Legnica. Pozostałe rozporządzenia są raczej dla przeciętnego obywatela nieistotne. Zmiana w ewidencjonowaniu dokumentacji medycznej, dofinansowania wyrobów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych dla weteranów
ABW i Agencji Wywiadu, zmiany w szkoleniach funkcjonariuszy Straży Granicznej, pewne przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury, przepraszam bardzo za przejęzyczenie, oraz będzie przeprowadzona kontrola w zakresie korzystania danych z rejestru dowodów osobistych. Jeżeli chodzi o te akty prawne, to tyle. Nie powiedziałem tego na początku. W tym tygodniu mieliśmy środę wolną, więc opublikowanym w Dzienniku Ustaw było mniej tych aktów prawnych. Ogólnie pozycji 43, z czego 31 rozporządzeń oraz 12 obwieszczeń o tekstach jednolitych ustaw bądź rozporządzeń. Tych oczywiście nie omawiam, bo nie są to zmiany w prawie, tylko wskazanie tego, co zmieniło się wcześniej jako tekst jednolity, a więc już z uwzględnieniem wszystkich zmian. Ale przy tych obwieszczeniach zatrzymam się tylko na chwilę i jako ciekawostkę powiem, że opublikowany został też tekst jednolity ustawy o przygotowaniu do Euro 2012. Tak więc przygotowania chyba nadal trwają. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Jeżeli coś jest niejasne, chętnie odpowiem w komentarzach. Jeżeli ktoś z Państwa uznał, że jest to ciekawe, że warto podzielić się z innymi, żeby ludzie dowiedzieli się też, co w prawie się zmienia, to oczywiście zapraszam do udostępniania tego filmu. I jeżeli seria dalej będzie wzbudzała zainteresowanie, to oczywiście za tydzień nagram kolejny odcinek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.